Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i słuchajcie, stwierdziłem, że się przeprowadzam. Nie wiem jeszcze gdzie, nie wiem jeszcze jak, ale się przeprowadzam. I dzisiaj będziemy szukać miejsca, gdzie mógłbym się przeprowadzić, gdzie mógłbym zacząć żyć od nowa, wiecie, rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, tylko że Bieszczady już są przereklamowane, bo wszyscy wyjeżdżają w Bieszczady, a my wyjedziemy dzisiaj w, no nie wiem, w sumie w świat, to będzie chyba najprostsze. No i okej, moi drodzy, rzucamy się na głęboką wodę. Jeśli jeszcze nie wiecie w ogóle, w co teraz gram, to jest taka gra, a raczej strona internetowa, która nazywa się GeoGuessr i można na niej zgadywać miejsce, w którym się aktualnie jest. Po prostu gra wyrzuca nas w jakieś przypadkowe miejsce i musimy zgadnąć, gdzie w tym momencie jesteśmy. No i tak, wiecie co? Ja tak się teraz rozglądam i tak, tu mamy jakieś Eneos. Są znaczki. Są znaczki i te znaczki... czy to są znaczki japońskie? Wydaje mi się, że to są znaczki japońskie. I patrząc po tym, że samochody jeżdżą po lewej stronie, to myślę, że to może być Japonia, tylko... Jak my mamy tutaj jeszcze dalej coś znaleźć? W sensie możemy się przesuwać, to w sumie jest dobry pomysł. Problem jest taki, wiecie, w krajach azjatyckich, nawet jak znajdziesz nazwę ulicy albo coś, to i tak nie będzie wiadomo, gdzie się jest i co się dzieje dookoła. Więc to może być mały problem. Tym bardziej, że zobaczcie, jesteśmy troszeczkę, nie jesteśmy zbyt blisko jakiegoś miasteczka czy coś, chociaż może tutaj coś jest. Tu coś jest, może coś znajdziemy. Czekajcie. I ogólnie, słuchajcie, można się przemieszczać. Jeśli chcielibyście, jeśli seria wam się spodobała, to możemy zrobić coś takiego, że na przykład robiłbym challenge. Challenge na przykład, że nie mogę się przesuwać w ogóle po mapie. Mogę tylko być w tym jednym miejscu, w którym mnie pojawiło. Albo możemy zrobić challenge, że będzie tylko jeden kraj, albo będzie challenge, że... no w sumie nie wiem. To jest od was zależy, musicie coś wymyślić fajnego. No i teraz tak, czekajcie. O, tu coś jest. Tu... Hakodate? Tak? Hakodate albo Hakodale? Hakodarle? Coś tu jest. Hakoda coś tam. Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że to jest jakieś większe miasteczko. Może na mapie uda nam się coś ogarnąć. I teraz tak, czekajcie. Przede wszystkim, tu jest północ. Zobaczcie, droga idzie idealnie prawie że na północ. To jest ważna sprawa. I w takich górzystych, pagórkowatych terenach. Więc zaraz, wiecie co? Ja tutaj sobie jeszcze poskroluję troszeczkę. Może uda mi się znaleźć jakiś jeszcze kolejny znak miasta. W sensie, że wiecie, znak, że 60 km w tą stronę to dojedziesz tam. Więc trochę tu poskroluję. A nie chcę, żeby się też tutaj sporo czasu spędzili po prostu gapiąc się, jak ja tutaj sobie przesuwam mapę. Więc dajcie mi tutaj sekundkę, zobaczę tylko, czy... gdzieś tutaj jest jakaś jeszcze nazwa miasta. No i chyba będziemy strzelać. No dobra, słuchajcie, to jest to, o czym wam mówiłem. Spodziewałem się jakiegoś znaku, który mi może coś ciekawego podpowie. Ale nie znając japońskiego, to raczej niczego się nie dowiem kompletnie. Więc wiecie co? Czas chyba po prostu spróbować gdzieś tutaj wycelować. Poczekajcie, powiększmy tą mapę. Powiększmy ją jak się tylko da. I teraz tak, Japonia. I skoro to są góry, ja bym powiedział, że to jest gdzieś może tutaj. Wszystkie, zobaczcie, drogi prowadzą jakby na północ. Czekajcie, gdzie był ten znak? Ja chcę ten znak. Hako coś tam. Dobra, czy mamy tutaj Hako coś tam? Hanamaki, to nie to. Hirosaki, Kuroishi, Hirakawa, Hakoda, coś tam. Hachilohe? Nie, to nie Hachilohe. Zbliżmy troszeczkę. Ja myślę, że to gdzieś tutaj może być. Hirakawa, Hirosaki, Kazuno, Hachimantai? Nie, to jest Hakodale. O nie, słuchajcie. Przeszukałem całą wyspę i tak sobie pomyślałem, chwila, może to nie ta wyspa. Przeskróluj je sobie wyżej. Przeskrólowałem odrobinkę wyżej. Tada, Hakodate.
To jest chyba to, Hakodate. Dobra, w takim razie, słuchajcie. Skoro w takim razie do Hakodate jest droga na północ, to jeśli teraz znajdziemy jakąś drogę na północ do Hakodate, czyli tutaj gdzieś. Gdzieś tutaj. I musi być to 60 km. Nie wiem, gdzie tu, jaka tu jest, jakie tu są odległości, ale obstawiałbym, chociaż nie, tu nie może być, bo tu by była woda. To nie jest wzdłuż wody, prawda? Czyli nie tu. To jest wszystko wzdłuż wody. Tutaj gdzieś. Zobaczcie, tu jest jakaś Fukushima. Tu jest jakieś Shiryoshi. A jakby tak, Sengen. To może być Sengen? Chyba nie. Tu jakaś mogła być rzeka. Bardziej bym sobie, zobaczcie, coś takiego jak Fukushima. Ojejku, Fukushimo. Fukushimo, gdzie jesteś? Tu jesteś Fukushimo. Tu są, zobaczcie, jakieś domki, jakieś tego typu rzeczy. Ja myślę, że to może być tu? Obstawiamy, dobra, słuchajcie, obstawiamy, żeby tutaj ten odcinek nie trwał miliard godzin. Make a guess. Uwaga! What? Czy wy to widzicie? Ja nie mogę, pomyliłem się tylko o 433 metry. Dostałem 4999 punktów, max punktów to jest 5000, czyli to zabrali mi tylko jeden punkcik za lekkie pomylenie się. W sumie mogłem to zobaczyć, zobaczcie, tu był parking, tam był taki parking szeroki, powinienem tutaj wycelować, no ale dobra, zobaczcie, udało się i jestem jakimś dziwnym cudem prawie że w tym samym miejscu, w którym była ta mapka. Okej, następna runda w takim razie. Moi drodzy, jesteśmy w Chinach? Wiecie co? Ja od razu po tym pomniku zobaczyłem, że to mogą być Chiny, bo w Chinach są to takie pomniki pracowników, którzy trzymają jakieś tam młoty, wiecie, komunistyczny kraj, więc tego typu rzeczy na pewno są. I teraz jest problem, bo nie jesteśmy w żadnej wiosce ani nic. I możemy mieć mały problem... O, ale tu jest znak jakiś, czekajcie. O! Firat... Chwila, to nie są Chiny? Firat Cakiroglu Kawsagi. Wait. Chcecie mnie tu zbambuzlować? Chcecie powiedzieć, że to jest... To jest Turcja! Czy to nie jest Turcja? Chwila. To jest Turcja? Tak, to jest Turcja! Okej. No to i widzicie, cała moja teoria o Chinach po prostu się rozpadła na drobne kawałeczki. No dobra, mamy Turcję. I bardzo mi się podoba, że tu jest jakiś znak Firat Cakiroglu. Cakiroglu? Firat Cakiroglu Kawsagi. Bo to może być nazwa miasta, albo nazwa jakiegoś tutaj... czegokolwiek, poczekajcie. Jakbym tak się cofnął odrobinkę, bo to były znaki dziwne. O właśnie. Tutaj jedziemy do Manisy, tutaj jedziemy do Manisy. Super ekstra. Czy w Turcji jest gdzieś jakaś Manisa? Czy ja w ogóle dobrze celuję w tą Turcję? Manisa. Jest tu gdzieś Manisa jakaś? To powinno być jakieś większe miasto. Antalya, Stambuł, Bursa, Ankara. No w sumie nazwa miasta bardzo podobna do ogólnie... do tych nazw tureckich. Tylko czy ja to gdzieś tu znajdę? Manisa, pokaż się. Manisa? A może to nie jest nazwa miasta? Może poczekajcie, bardziej powinienem... Istanbul, no właśnie, zobaczcie, tu jest Istanbul. W tą stronę się do Istanbulu jedzie. Poczekajcie, tu jest Stambuł. Menemen. Czy jest tu gdzieś jeszcze Menemen? Menemen? Jak nie Menemen, to może Turgutlu? Turgutlu? Halo? Turgutlu? Czy jest tu gdzieś Turgutlu? Chyba nie, nie wiem. To musi być jakieś naprawdę bardzo małe miasteczko, wiecie? Chwila. Jest, Manisa. I Turgutlu. Okej, mamy Turgutlu, mamy Manisę. Czyli powinien być jakiś skręt. Poczekajcie, czy to jest tutaj? Tutaj by było... Bo jest, zobaczcie, jest taki rozjazd. Może ten rozjazd... Turgutlu, tu bardziej w tą stronę. Tutaj powinien być taki rozjazd. Tu gdzieś jest ten pomnik. Czy to jest ten pomnik?
A może nie. Tu powinna być stacja paliw. Czy to jest stacja paliw? Halo, czy to jest tu stacja paliw? Nie, tu jest po prostu pomnik. Jest droga pomiędzy górami. Jest taki rozjazd w bok i rozjazd w bok. Poczekajcie, ten rozjazd prowadzi prosto... Aha, ten rozjazd prowadzi... W ogóle ta droga prowadzi na północ, czyli od dołu Manisy się wjeżdża. Dobra, to jest bardzo ważna informacja. Od dołu Manisy się wjeżdża mniej więcej pewnie stąd? Czy to jest to? Czy to jest to miejsce? To jest ten pomnik, chyba. Czy to jest to? Czekajcie, teraz się muszę cofnąć tam, gdzie byłem. Pojawiłem się gdzieś tutaj, o, przy tym fiaciku, czyli gdzieś na wysokości, czy coś tu widać, na wysokości tu góry, a tutaj, nie, po prostu jest znak. Okej, okay. Powiedzmy, że ta góra jest tu jest droga, dobra, obstawiam, że jestem tutaj. Uwaga! Co? Spot on lit. Literally you found the exact spot. Awesome! 80 metrów, słuchajcie, tak się to robi! Super! Gdzie co, szczerze myślałem, że będę kompletnie jakoś tutaj trafiał w jakieś kompletnie przypadkowe miejsca, że na przykład będzie, nie wiem, będzie USA, a ja wybiorę gdzieś jakiś Kazachstan czy coś. Ale póki co, słuchajcie, dobrze tam wychodzi, bo są w miarę duże miasta i są w miarę dobrze oznaczone, więc słuchajcie, normalnie chyba znalazłem moją ulubioną grę. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Mamy... Ohoho! Ohoho, panie, panie! Znaczy, wygląda to mi na USA. Poczekajcie, to jest jakiś znak. Laguna Morales. Może to nie jest USA. Już no wygląda mi trochę na USA. Musimy zobaczyć jakiś samochód. Jak będzie jakiś samochód jechał, to będziemy wiedzieć, czy to jest USA, czy nie, bo ja po samochodzie na pewno rozpoznam. Ale póki co, to panie, ja nie wiem, gdzie ja jestem kompletnie. Panie, gdzie to pan? Panie, pokaż mi pan jakiś tutaj znak, cokolwiek. Wiecie co? Tak się przesuwam po tej ulicy i powiem wam jedno. Nie wiem, gdzie to jest, ale ja chcę tam pojechać. Zobaczcie. Wyobraźcie sobie jechać jakimś kabrioletem czy coś, taka piękna pogoda, na horyzoncie góry, pusta droga kompletnie, nikt nią nie jedzie. Abym się przejechał, ale bym się przejechał, dobra. No ale mamy Laguna Morales, nic nam to nie mówi. Liczę na jakiś samochód, cokolwiek. Tu jest jakieś kolejne miejsce do... Aha, toj. I tyle. Jakieś dziwne... Chwila, a jeśli to jest Nowa Zelandia? Albo coś w tym rodzaju, bo w sumie, czy Nowa Zelandia ma takie widoki? Chyba nie, to jest bardziej to jest USA. Ale nie wiem, wiecie? Zupełnie nie wiem, będę się tak na razie przesuwał może. Aż znajdę jakiś znak, cokolwiek. Nie ma tu żadnych znaków. O, jest znak! Znak? Halo? Znak? Znak! Sugerida, czyli to nie jest. To może być Hiszpania? A jeśli to są Alpy? Andy? Nie pamiętam, jakie są góry w Hiszpanii. Nie wiem, jakie są góry. Ale poczekajcie, jeśli to jest Hiszpania, albo to jest Meksyk, czy w Hiszpanii, w miejscu, gdzie są jakieś góry, czyli tutaj, czy tutaj byłaby jakaś Laguna Morales? Chyba nie. A może to? Nie. A może to? Nie. Wiecie co? To są zbyt... W Hiszpanii tutaj są zbyt te miejsca zaludnione. Ja myślę, że to jest Meksyk. Przede wszystkim północ jest tam. Czyli to jeziorko jest takie w miarę na północ skierowane. Musimy szukać jeziorka skierowanego na północ. Czy to jest Laguna Morales? Nie, to nie jest Laguna Morales. Laguna Morales jest w ogóle zdecydowanie dużo mniejsza. Ale zobaczcie, Laguna Salada, czyli to musi być Meksyk. To jest Salton Sea, czyli nie USA. Jeśli jest Laguna, to znaczy, że to jest Meksyk. Tak mi się przynajmniej wydaje. Laguna de Babiciora. Nie, to nie to.
Laguna de Morales? Nie. Laguna de Morales? Nie. Dobra, słuchajcie, poddaję się. Nie mam pojęcia, gdzie to może być. Obstawiam, że to może być gdzieś... Tu? Co? To było w Argentynie? W Chile to było! O nie! No to nigdy bym nie zgadł, na pewno. Na pewno nigdy bym nie zgadł. No i nie było żadnej opcji, żebym wiedział, że to mogą być Chile albo Argentyna. No dobra, dostałem 33 punkty za to, więc trochę słabo. No i została nam chyba ostatnia, słuchajcie, ostatnia runda. Tak mi się wydaje. Nie, to jeszcze nie jest ostatnia runda. O matko. Okej, moi drodzy, pojawiliśmy się na kolejnej mapie i nawet nie muszę patrzeć, gdzie jesteśmy, bo wiem już, jaki to kraj. Tu mamy Volvo, tam dalej mamy Volvo. Czy jest tu gdzieś jeszcze jakieś Volvo? Jakieś Volvo? O proszę, tu mamy Volvo, jakieś kolejne jadące. Więc jestem w 100% pewien, że to jest Szwecja. Tu jest jeszcze jakiś znak, ten znak pewnie też nam podpowie, że to jest Szwecja. Ystad, Ystad Lund. Nie wiem gdzie to, czy to jest w ogóle Ystad, to jest... Ystad to nie jest jakaś droga, albo po prostu... nie wiem, Ystad... Wiem, że w Szwecji jest bardzo dużo Ystadów. Czymkolwiek to jest. Kolejne Volvo, dobra, już wszystko wiemy, słuchajcie. Wiemy, że jesteśmy. No i jeszcze jakby ktoś się zastanawiał, w jakim kraju jesteśmy. To wszystko już wiadomo. Teraz tylko trzeba znaleźć jakiś... jakąś nazwę ulicy. Najlepiej jakąś najpierw nazwę miasta. Poczekajcie, jakieś znaki by się przydały. Tu mamy... Wasterg. Dobra, Wasterg. Mamy ulicę Wasterg. Brygareg. O, chwila, tu jest jeszcze... Tu są jakieś... znaki. Ystad. Ystad to nie jest port? Albo coś takiego? Malmo, okej, okay, w tamtą stronę do Malmo. Jesteśmy teraz skierowani na południe i w prawo do Malmo. Więc, Szwecja, gdzie jest Malmo? Poczekajcie, Malmo jest tutaj. Czyli jeśli patrzymy się w tym momencie na południe i w prawo do Malmo... A tu jest Ystad, chwila, Ystad to nie jest port, Ystad to jest po prostu miasto. Dobra, no to tak, jeśli... w prawo do Malmo, a tu do Ystad, czyli obstawiałbym, że jesteśmy w jakimś miasteczku typu Sovensat, czy w ogóle może już jesteśmy w Ystadzie. Tam jest Malmo i do Malmo będziemy jechać drogą E22, chwila. E65 to nie jest ta. E22. Szukamy drogi E22. Tu jest E22. Skoro tam się jedzie do Ystadu, tam się jedzie do Malmo, to musimy gdzieś wzdłuż tej drogi coś szukać. O, dobra, ale pamiętacie ten znak? Ystad to jest droga 108, czyli 108 E22. Czy to jest tutaj? To jest w ogóle jakieś rondo? Nie, to nie jest rondo, to jest zwykłe skrzyżowanie. Wydaje się nawet, że w środku miasta, więc... to musi być skrzyżowanie drogi E22 i 108? Dobrze myślę? Może to tutaj jest? Myślę, że to może być to. 108 powinna iść... Nie, nie tutaj. Dobra, słuchajcie, poddaję się w tym momencie, siedzę tutaj już 15 minut i myślę, próbuję znaleźć na mapie to skrzyżowanie. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, obstawiam Centrum Lund, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Gdzieś może centrum przy parku, poczekajcie. Na przykład tutaj, dla przykładu, nie mam pojęcia gdzie to jest. Co? Tu tak daleko? A, no fajnie jeszcze jakby mi się mapa tutaj nie psuła. Halo, mapo, nie psuj się. Aha, no dobra. To była droga 108, tylko ta droga 108 w ogóle w zupełnie innym kierunku szła. No dobra, pomyliłem się o całkiem sporo. No w sumie nie tak całkiem sporo, 37 km. No ale dobra, ostatnia runda. Co tu się... Aha, bo to są chmury, patrzcie na to.
jesteśmy obok jakiejś góry, która jest tak przeogromnie wysoka, że po prostu nie widać szczytu. Ale kosmos. Dobra, ale gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w jakimś miejscu turystycznym i obawiam się... To może być Islandia? Jesteśmy w jakimś miejscu turystycznym i niestety nie ma tu żadnych znaków, więc trochę mnie to martwi. Czy będzie jakiś znak? Te drogi są takie trochę niebezpieczne tutaj. Opatrz się, tu jest jakiś port. Halo? Halo? O, czekajcie. No overnight camping. Close daily. Chwila, $300 kary. Czy to może być... Kanada? Bo dziwnie mi teraz zaśmierdziało Kanadą, słuchajcie. Skoro jest po angielsku wszystko. No parking. Overnight. Tu jest jakiś kamper. Tam jest jakieś w ogóle miasteczko. Czy to może być Kanada? Ha. Dobra, słuchajcie, poczekajcie. W takim razie idziemy w tą stronę. Tu są jakieś tory. Wzdłuż torów jedziemy. Spróbujmy jakiejś drogi normalnej dotrzeć. No fajnie, o. Narrow clearance to RR track. Dobra. To mnie jeszcze bardziej tutaj ukierunkowywuje. Jakiś samochód tu stał, halo? Gdzie on był? Przejechał sobie. No dobra. O, tu są samochody. Halo, 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 halo. Halo, dzień dobry. Road closed. Be advised. Coś tam, coś tam. Anton Anderson Memorial Tunnel. Oversized vehicles. Contact Alaska Railroad. Wiemy już, gdzie jesteśmy. Wiemy już, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na Alasce. I teraz tylko trzeba znaleźć dokładnie, gdzie... dobra, tu są jakieś wielkie góry i jakieś takie dziwne dolinki. Przypomina mi to gdzieś tutaj może, te okolice. Jest jakiś tunel, to jest ważne. Czy ten tunel gdzieś tutaj byłoby widać? Mam wrażenie, że to może być o to. O ta zatoczka. Anchorage. Chwila, zobaczmy, czy to jest jakiś samochód policyjny. Nie, to jest po prostu tunel. Czy ten tunel... On jest tutaj. On jest taki malutki, dobra. What? Tu w ogóle samochody... Co? Tu samochody tym tunelem przejeżdżają jak po torach? No dobra. No ale w takim razie, tu jest no trespassing. No trespassing. Okej, słuchajcie, zaczęliśmy w tym miejscu. Troszeczkę się tutaj przeniosłem i chyba mam jakąś poszlakę. Zobaczcie. Major Marine Tours. Tutaj też gdzieś było wcześniej, tutaj jest. Ojejku, nie w tą stronę, w tą. Tu też jest Major Marine. Czy ta zatoka może się nazywać Major? Chwila, chwila, chwila. Tak, Major, zobaczcie. Major Glacier Cruises. Major. Wszędzie mamy słowo Major. Czy to może być po prostu... czy ta zatoka może się po prostu nazywać Major? Major Zatoka, halo? To jest jakieś jezioro. Dobra, słuchajcie, tutaj też się poddaję. Nie mam pojęcia, nie ma żadnej nazwy miasta. Wyobrażacie sobie, że było miasto bez swojej nazwy, nigdzie podanej. No ale dobra, to musi być tak. Słuchajcie, moja teoria. To musi być gdzieś tutaj, w okolicy Anchorage. I bo to jest tak jakby chyba stolica Alaski, w sensie taka, wiecie, największe miasto tego stanu. Więc to musi być tutaj, bo jest zbyt dużo samochodów. Inaczej by samochody tutaj jakoś nie docierały, więc one tu sobie musiały jakoś dojechać spokojnie. Gdzieś przy jakiejś dobrej autostradzie. Tu są jakieś dobre drogi. I tak sobie myślę. To, tu jesteśmy na północ, ona jest tak bokiem, ta zatoka. Więc musimy znaleźć tu jakąś zatokę, która leży bokiem. Ta nie leży bokiem. Ta leży bokiem. Ta leży bokiem i... Chwila. To może tutaj, ej! Myślicie, że to mogłoby być tutaj? Portage Glacier Road? Co? Ej! A coś tu jest tutaj? Chwila. Tu była jakaś droga. Tu jest tunel. Oh boy! No dobra, poczekajcie. W takim razie obstawiam tu. Zgadłem? Co?
Zgadłem. Jakim cudem, ej, słuchajcie. Jaki randomowy strzał, słuchajcie, naprawdę. Byłem już tutaj, chciałem, wiecie gdzie chciałem obstawiać? Chciałem obstawiać tutaj. Chciałem tutaj po prostu popatrzeć, co tu może być. No raczej nie, tutaj nigdzie nic nie będzie, tutaj nic nie będzie. Chciałem tutaj postawić, ale tak zeskrolowałem. Ja nie mogę. No dobra, to jest bardzo niepokojące. To jest bardzo niepokojące. Słuchajcie, 19 908 punktów, prawie 20 tysięcy punktów. Prawie mi się udało. Najbardziej tylko zawaliłem tą sprawę i to chyba tyle. Reszta w miarę prawie, że mi się udała. No i co? Jeśli chcielibyście więcej takich odcinków, koniecznie dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu. Jeśli chcielibyście inne jakieś challenge tego typu, też możecie napisać. No i co? W ogóle to przepraszam was za tą przerwę, że taka była długa przerwa, ale dobra, to spokojnie, będzie vlog, będzie wszystko wyjaśnię. A póki co, dzięki, że dotrwaliście do samego końca, do zobaczenia i cześć!